O! To znowu ty. Widzę, że czujesz się już lepiej. Tak, lepiej. Nie mówić. A, że lepiej nie mówić, ha ha ha. Co, nie śmieszne, prawda? To generalnie, to jest śmieszne, bo Dark Eleven jest niby mną, tak? I ja w moim mózgu też tak reaguję często na swoje żarty, że rzucę czymś się, ha ha ha. Nieśmieszne. Dobra, zrozumiałem. Muszę odkryć, który z nas jest lepszy. Inaczej będzie mi to dręczyć do końca życia. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Tak czy inaczej, walka start. Elek, czy ty masz? Ty masz pelerynkę kosmiczną. Chciałbym być nim, nie? Zobaczymy, co ci możemy ukraść. Indiana waje do siebie hazardem, bo on jest porypany z tym. Zatrucie. Odporny, czyli zatrucie mu dużo nie robi. Ale zawsze jest zatruty. Zdolności szybka piłka, niech będzie. Albo nie. Zdolności wyciszenie. Hazard jeszcze raz. Szał szaleńca. Zaraz, co? Czemu ona chce atakować dwie osoby? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Osłabienie. Co tam jest? Pomocy? Mogę tylko jego zaznaczyć, co jest dziwne, ale... Coś jest na rzeczy. Wygląda na to, że odzyskałeś pełnię swoich sił. Czas przestać się z tobą bawić. Typie... Widziałem, że tam był kaktus. Od kaktusa sobie ukradniemy wiadomo co. Będziemy nawalać najpierw kaktusa, a potem... Potem... Dark Elka. Typie, czemu ty chcesz... Co Indiana co zrobił? Ty jesteś kurwa genialny. Ale miałem kaktusa bić. Za szybko się podekscytowałem. Boże, Indiana jest genialny, nie? Wszystko idzie na niego i zatrucie tutaj. No serio mu tyle zostanie? Nie, tak nie będzie. Pomidor, ty masz żyć. Co on nie dostał? Stop. Zaprzestajmy. Stop. Wszystko na kaktus. Padnij, dobrze. Wow. Dzikie rzeczy. Złota dzida zostałem znowu. Jesteś naprawdę aż tak dobry. Czy to tylko ja jestem taki słaby? Nieważne, która odpowiedź jest prawidłowa, wiedz, że jeszcze się spotkamy i wtedy wszystko stanie się jasne. To było najbardziej randomowe spotkanie, jakie w życiu miałem. Już miałeś spotkanie z tym typem. Tak czy inaczej, dziwna sprawa, że... Przyszedł się ze mną zmierzyć i tyle. Tak jak było powiedziane, wmówili mu, że jest moim wrogiem. Więc... Czemu... Dalej w to wierzy i brnie? Na tych drzwiach jest napisane B. A mogę teraz tutaj przejść. Nie zauważyłem tego.
Ten kaktus nie wygląda, jakby się czymś różnił od innych. Dlaczego więc znajduje się w tak uroczystym miejscu? On się na mnie rzuci zaraz, nie? To będzie... To będzie mega hiper... Uber kaktus. I on mnie zabije trącnięciem takim, wiecie. Na tym przycisku jest napisane B. Czemu się pomieszczenia zmieniają? What? Czy to tylko moje wrażenie? Coś tutaj się dzieje. What? Wiecie, prawdopodobnie jak tak patrzę na licznik, to już jest drugi odcinek, więc tak w połowie, hej, witajcie w kolejnym odcinku! Na tym przycisku jest napisane 3. Bo najzwyczajniej w świecie 11 zł, zawalczmy z kaktusem, expa chcemy. O nie, to jest ten pierdolnięty. O nie, coś jest z tym kaktusem, skoro mogę do niego podejść i powiedzieć coś na jego temat, to coś z nim musi być. Nie uwierzę, że nie, tym bardziej, że jest tutaj kryształ i na końcu każdego takiego miejsca jest boss. So... Tutaj coś będzie. I know it. Zaraz. Byłem tutaj? Oż ty! Czy to jest Knaren? W sensie Knareni z Raymana. Odnowienie many in progress. Zdrowia zresztą też. Zapiszmy to i się z nim zmierzmy. Jeśli uda ci się mnie pokonać, dołączę do ciebie jako twój partner, gotów podjąć wyzwanie? Jasne. Spróbujmy, czemu by nie. Kradzież na początku. Wiecie, poznajemy kolesia, okradając go. Indiana ma to zatrucie, ale to jest zbyt dobre, w sensie... ten hazard jest zbyt dobry, żebym mógł tak po prostu sobie to odpuścić, nie? Ten Knaren pada łatwiej niż kaktusy, jak na moje. Albo się przy nim bardziej staram. Wyciszenie. Hazard. To jest najtańszy i najbardziej skuteczny z tego, co widzę. Osłabienie. Żeby nas za dużo nie bił. Szybka piłka. Hazard. Atak. Atak. Same ataki. Voila. Pięteczka, kolejny poziom. Świetnie. Dostajemy Knarena jeszcze teraz do teamu. Ciekawe, jakie są wszystkie postacie. Czy ja zbieram wszystkie po kolei? No nie mogę zebrać wszystkich, bo są jeszcze te, które pominąłem w kopertach, złóżmy, przy walce z tęczą, więc... Kradziesz. Okradaj ile wlezie. Lecisz. Wyciąg z kaktusa! Twoim zapachem! To wcale nie nawiązanie do niczego. Absolutnie. Jeśli wiecie, to dobrze dla was. Jeśli nie, to... to... no. Się kiedyś może dowiecie. Albo i nie. Może się nigdy nie dowiecie. Zapisz grę. Ten pomyczek to pewnie, witaj przyjacielu, jestem tylko podróżnikiem w czasie. Jeśli uda ci się odgadnąć, z jakiego roku pochodzę, dostaniesz ode mnie coś fajnego. Źle, musisz trochę się doedukować. 1987? Źle. Co może być w piramidzie, czego datę pochodzenia ja bym znał? Coś w tych szafkach? Coś? Cokolwiek? Tu jest skrzynka, nie zauważyłem jej. Znalazłeś mistyczną bransoletę. Um...
Chroni przed paraliżem, zwiększa obronę i obronę magiczną o 10. Ale... Z którego ty roku możesz być? Nie, wycofaj. Wszyscy czcimy wielkiego kaktusa, który miał zaszczyt dotykać czoła wielkiego S. A nie, znowu flashbacki do Sergiusza, który napierdalał się kaktusem po czole. Czcijmy, niech wielki S pozwoli na takie wyróżnienie wszystkim wiernym mu kaktusom. Niech pozwoli, niech potęga wielkiego S da wszystkim kaktusom szczęście i wodę w tych suchych czasach. Niechaj da, niech dobrotliwe serce wielkiego S da nam wszystkim szczęśliwe życie. Niechaj da. Niech wielki kaktus skrywający sekret do prawdy skrywa go jak najdłużej. Niech skrywa! Niech wielki S. Ha 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 ha. Ha, kaktusy, wielki S, modlitwa, co tu się kurwa wyprawia? Niech ten, który bezcześci imię wielkiego S zginie w męczarniach. Niech cierpi! Ej, spokojnie, ja się tak wygłupiałem. Te rozpoczęcia walk coraz bardziej przebijają jedno drugie, nie wiem, które jest moje ulubione. Cytryna mi nie pasi. Wyciszenie na tego typa. Nie, zaraz. Wyciszenie na czarodziejów. Hazard na drugiego czarodzieja. Sobie odnów manę. Zatrucie na tego typa. Zdolności ciemne wieki na tego typa. Hazard tutaj. Tarcza fizyczna. On atakuje trzy osoby naraz? To on się leczy jak pojebany. Wow. Mam nadzieję, że będę mógł wrócić tam jeszcze, bo to z tym rokiem było ciekawe. Pomidor, nie wiem. Wszystkich trafia, to niech będzie ten. Miałem odnowić manę. Shit. Wow. Kolejna kończyna. Manę tracimy strasznie szybko. Ja szczególnie. Okej, to będzie troszeczkę ciężkie. Wyciszenie na tego typa. Hazard na tego typa. To na wszystkich. Atak na tego typa. Wybijmy jednego najpierw. Wow. Zdolności hazard tutaj. Tarcza fizyczna na wszystkich. Magia off szlak. O nie, dałem sobie kończynę. Fuck. Przedmioty zioła temu. Nie, ty bij w sumie. Tego kolesia. Zioła temu kolesiowi. Pomidor, zdrowie tutaj. Ale się pogubiłem, nie? Nie fair. Czemu by nie? Hazard. Przedmioty, pomidor. Nie pomidor. Kończyna. Tutaj. Nie.
Okej, czas ich rozgrzmocić. Okradnimy kaktusa. Wyciszenie na tego typa. Hazard tutaj. A atakiem powinni już dojechać tego. No, typie. Padnij se, nie? Hazard tutaj. Padł. Wygraliśmy. Sam atak. Bye bye. Śmierć za wielkiego S jest godna pochwały. Do boju, kaktusy! Do boju! Co? Ile będę z nimi walczył? Co? Jezu, Indiana, 1000 obrażeń. Zdałem sobie właśnie sprawę, że nie robi jednej bardzo istotnej rzeczy, którą jest dzwonienie do Jasu. Pytanie się o słabości przeciwników. Więc jeżeli przeżyjemy to cyber skille, not fair, niech będzie. To weźmiemy krótkofalówkę i do niej zadzwonimy. Okej, okay. Może go dobijemy we dwóch. Teraz przedmioty, krótkofalówka. Przedmioty, nie mam. Wyciąg z kaktusa. Nie mogę zadzwonić do Jasu? Czy to muszę ja zrobić konkretnie? Nie mogę do niej zadzwonić, co? Nie rozumiem. Tysiąc sto obrażeń, Indiana, Boże, jesteś genialny. Musimy pomścić śmierć naszych pobratymców i nieważne, i znieważenie wielkiego S. Musimy! Ja pierdolę, co? Co tam, Eleven? Ach, złoty kaktus. Jego jedyną słabością jest ciemność. Nie atakuj go wodą, to nie zadziała. Ciemność. Nie mam ciemności. Osłabienie. Okej, okay, to nawet go tak nie zaatakuje. Wyciąg z kaktusa dla tego pana. Wyciąg z kaktusa dla tego pana. O nie! Wow. Wyciszenie. Bijemy jednego najpierw. Tam przy okazji go zatrujemy. Cały punkt zatrucie, okej. Okay. Szybka piłka. Hazard na tego pana. Zwykłe ataki. Dobijemy je. Nie możemy ich nie dobić. Atak. A nawet na hazard nas nie stać i nie mamy już nawet... Fuck. Inaczej, przedmioty, mandarynka na sobie. Po prostu atakuj. Też nie możesz nic zrobić, to atakuj. Też atakuj. O nie. Dobra, jeden kaktus padł. Cyber skille jeszcze raz nie fair, bo mnie zblokowali. Teraz czterech atakuje. Cokolwiek tam sobie myślisz, w tej twojej pustej kaktusianej główce wygrywamy. Narcia.
trzy fale, to musi być koniec. O ja pierdolę, co to było? Kaktusy mają własną religię, czy co? Kaktus chowa sekret, tak? Zapiszmy grę. Spójrzmy, z tej strony widzę nic ciekawego. Gdzieś będzie rok. Tu jest ukryty przycisk. Co się zdarzyło? Ej, zaraz, zaraz, możemy cofnąć się w czasie i polecieć do tego typa. Zapytać się o rok. Zapytajmy tego może. Nie, nie kupujemy tutaj nic, bo tutaj jest drogo chyba w dungeonach, nie? Nie jestem pewien. Nie znajdziemy nic tutaj. Czy tutaj też jest przycisk z tej strony? Fok. Jak mam się dowiedzieć, który to jest rok? Co, schody do góry? Wow. Znalazłeś diament. Czyli ukończyliśmy chapter trzeci. Spoko, ale najpierw chcę się dowiedzieć. Jaki to jest rok? Siedem, osiem? Trzy, dwa. To brzmi jak rok 7832, ale to nie jest ten rok. So what's the deal? 7832. Dobrze! Jako, że nie rzucam słów na wiatr, proszę o to twoja nagroda. Znalazłeś tajemniczą część. Tajemnicza część. Ciekawe, do czego zostanie użyta. Odblokowałem coś opcjonalnego w grze. Okej. Czyli zrobiłem coś chyba ponadprogramowo. Czyli nie lamię aż tak. Chyba. To dobrze, I guess. Rozdział trzeci zakończony. Kaktusy. To było za daleko. Gdzie ona jest? Coś musiało się stać. To niemożliwe, żeby zapomniała. Poczekam jeszcze chwilę, a jeśli się nie zjawi, złożę jej ojcu wizytę. Nigdzie jej nie ma. Nie, to nieprawda. Nie mogła zapomnieć. Nie zrobiłaby mi tego. A co jeśli? Nie, uspokój się. Nie możesz stracić do niej zaufania. Nie tracę zaufania do niej, tylko do jej ojca. Ten mężczyzna jest źródłem wszelkiego zła w jej życiu. Wiem, on nie chce jej krzywdzić, ale jednak to, co robi, powinno być zabronione. A czy wiesz, co robi? Nie, nie wiem. Ale wkrótce się dowiem. What is going on? O co chodzi z to? Czy wy macie pojęcie, jak ja uwielbiam zwierzaki, a w szczególności psy? Nie chowałbym się przed nimi w toitoju. Ever! Piękny jest ten obrazek, no cudowny. Dobra, tyle ten odcinek, na te dwa odcinki prawdopodobnie. Dzięki za obejrzenie, sorry za niewyspanie. Zobaczymy się następnym razem. Mam nadzieję, że będę w lepszym stanie i będę bardziej ogarniał. Na razie. A teraz idę montować. Chciałbym spać.